Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do Bożeny, Księga Zejścia, rozdział 20. I rzekł Pan do Mojżesza: Wznieś ręce ku niebu, a Egipt cały w ciemności na dni trzy się pogrąży. I uczynił tak Mojżesz, wzniósł ręce i oczy ku niebu. I spadające z góry wiadro uderzyło go w czoło. I rację miał Pan. 3 dni Mojżesz słońca nie oglądał. Czytanie z listu świętego Tymasza do pasztetu z zająca. I zebrał się lud z cegłami i zaprawą, by wieżę ogromną budować. I pracę rozpocząwszy na kształt ciguratu, wieżę wznosić począł. A ludowi dobrze się pracowało, bo jeden to naród był. Więc wieża coraz wyższa była i niedługo ku niebu sięgnąć miała. I zatrwożył się Pan, że pospólstwo na pokoje mu wlezie i błocka na święte dywany pownosi. I pomieszał im języki, aby dogadać się ze sobą nie mogli. Ale plan Pana się nie powiódł, gdyż wśród ludu znalazł się osobnik z daleka, który posiadłszy wiedzę tajemną z Google Translatora, wszystkie pomieszane języki tłumaczył. I zafrasował się Pan i długo się namyślał, aż broń ostateczną wytoczył. I cegły z dalekiej Polandii sprowadził. I wieża na nich pobudowana runęła. I lud się wkurzył. I do domu się rozszedł. I Pan dywany swe uratował. A wieżę mianem Bubla ochrzczono. I w pamięci ludów wieżą Bubel pozostała.